Drodzy, pozwólcie się nad sobą pomodlić. Nie tyle ksiądz Teodor będzie się nad wami teraz modlił, chociaż też, ale Pan Jezus i Maryja, których wzywam teraz na wstawienników, niezależnie od czasu i przestrzeni, w którym jesteś, wierzę, że oni się pomodlą nad tobą tymi słowami, które będę wypowiadał w imieniu Jezusa. O ile ja dobrze znam tego właśnie Jezusa, to On się posłucha, gdy będę mówił w Jego imieniu i będzie się modlił tymi właśnie słowami, które za chwilę usłyszysz. Pozwól, tak jak potrafisz, przygotuj się na przyjęcie owoców tej modlitwy wstawienniczej, a ja rozpoczynam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, przyjmij rozdygotane serca. Przyjmij te umysły, które są zaprzątnięte różnymi sprawami codziennymi, różnymi może krzywdami. Też również teraz myślą o tym, co zrobić, żeby coś załatwić, albo po prostu te myśli tak bez ładu i składu sobie biegają teraz, poszukując spełnienia jakichś pragnień. Proszę Cię, przyjdź do tych umysłów, Duchu Święty. Uspokój teraz te umysły, by się skupiły na słowach, które Ty, Jezu, będziesz wypowiadał nad nimi. W imię Jezusa usłysz te słowa nad Tobą. Kocham Cię. Jesteś zaopiekowany. Oddaj mi pewne sprawy, zaufaj. Będzie wszystko dobrze. Przyjmij te słowa. Niech one wleją nadzieję w Twoje serce. Niech Duch Święty przyjdzie do Ciebie przez tę piosenkę, którą możesz śpiewać teraz razem z nami. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do nas. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Serce ogarnia lęk, przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja, tęskni ciało me, gdy nie ma Cię. Serce ogarnia lęk, przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą poznawać co dnia. Blisko Ciebie być, Jezu, w Twych ramionach się skryć, słodycz Twą poznawać co dnia, przy sercu Twym trwać. Przyjdź, Duchu Święty, przez prostotę tych słów i tego wołania. Przyjdź i spraw ten skutek, który potrzebuje ta osoba, nad którą teraz się modlę. Jeżeli potrzebuje wiary, by się uspokoić, daj jej wiarę. Jeżeli potrzebuje wiary, by spotkać Ciebie, przecież potrzebuje, udziel tej wiary, nie skąp tej łaski i otwórz serce Maryjo tej osoby, by nie opierała się przed światłem wiary, nawet jeżeli to światło odkryje brud i grzech. Niech się nie opiera, ale przyjmie łaskę Bożą. Maryjo, doskonała orędowniczko, proszę Cię, stań przy sercu, przy tych wszystkich pozamykanych drzwiach i oknach serca i pootwieraj. Pootwieraj na Boga, na światło Boże, które teraz niech pada. W imię Jezusa, niech światło Boże rozświetli Twoje serce.
do Ciebie, Panie, woła dusza moja. Tęskni ciało me, gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk. Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie. Jezu, pragnę blisko Ciebie być. Jezu, w Twych ramionach się skryć. Słodycz Twą poznawać co dnia. Przy sercu Twym trwa. Z księgi proroka Izajasza, 9 rozdział od 1 wersetu do 6. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa. Jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Bo wszelki but pieszego żołnierza, wszelki płaszcz zbroczony krwią pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Proszę Cię, byś dotknął teraz wszystkich tych, którzy mają trudny dzień. Daj im pociechę w serce. Odmień te myśli prowadzące do zamartwiania się. Odmień te myśli skupione na rzeczach doczesnych, tylko i wyłącznie na tym, by zaspokoić swoją pożądliwość. Odwróć wzrok nasz od tego i skieruj ku Tobie, który jesteś przedziwnym doradcą. I proszę Cię o dobrą radę na to, co zrobić w tych naszych różnych trudnościach, wątpliwościach, problemach, kłopotach, wyzwaniach, które dzisiaj przed nami i w najbliższym czasie. Boże mocny, działaj w naszej słabości. Teraz zwłaszcza chcę Ci powierzyć, za zgodą tych, którzy tutaj uczestniczą, te słabości, które są przestrzenią działania Twojej wszechmocy. W imię Jezusa oddaj Bogu te swoje słabości. Ty jesteś odwiecznym Ojcem. Naprawiaj różne złe obrazy Ciebie, które powodują, że uciekamy przed Tobą, chowamy się. Ty jesteś księciem pokoju. Wlej pokój w serca. Przez wstawiennictwo Maryi. Proszę o pokój serca dla tych, którzy tu przyszli, o ducha uwielbienia. To wyśpiewane wielbi dusza moja Pana, niech sprawi, że rzeczywiście razem z Maryją będziemy podziwiać Boga za to, że wielkie rzeczy czyni teraz dla Ciebie, że Cię stworzył tak pięknym, tak piękną, że Cię stworzył do tak wielkich dzieł, że chce przyjść i wydobyć Cię z tego, co gdzieś tam się zakopał w tych zaroślach. Uwielbiaj duszo moja Pana razem z Maryją. W tej pieśni proszę Cię, Boże, byś działał potężnie. Się duch mój.
Spraw, Panie, by ten człowiek, który chodzi w ciemnościach, ujrzał teraz światłość wielką. Ujrzał teraz Twoją światłość. Nad jego sercem pełnym mroku niech zajaśnieje łaska. Nad tym miejscem, w które jest tak w półcieniu, tak trochę królujesz, a tam jeszcze wiele zła jest. Zakróluj w pełni, wyrzuć wszelki cień, wszelką ciemność, wszelką niejednoznaczność. Przyjdź, Duchu Święty, do tego, który pozwolił się nad to sobą pomodlić. Rozraduj jego serce. Bardziej niż żołnierze się łupem cieszą, Ty jego serce rozraduj. Bardziej niż rolnik się ze żniw cieszy, Ty rozraduj jego serce. Jeżeli nie teraz, to doprowadź go do takiej wolności od grzechu, która da taką radość. Przyjdź, Duchu Święty. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu moim okazuje. Strąca władców z tronu, uczy pokory możnych tego świata, z niczym odprawia. Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Wielbi dusza błogosławieństwo niech będzie na Ciebie wylane, które sprawi, że ten rozkołatany umysł przyjmie prawdę Ewangelii. Będzie powoli przyjmował. Zobacz teraz właśnie, jak Twój umysł wygląda po tej modlitwie o Ducha Świętego. Czy jest różnica? Duchu Święty, uspokój ten umysł nasz i daj, by oddalone zostały takie troski, które jak ciernie wrzynają się w duszę, wbijają się. A niech w tym umyśle panują troski o Twoje Królestwo. Błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze wraz z darem Ducha Świętego. Amen. Możecie się pomodlić jeszcze tą piosenką, do której bardzo Was zachęcam, byście wyśpiewali. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc Twą twarz. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Podobni, podobni.
wierzch, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki. Wznoszę głos, wyśpiewam pieśń uwielbienia na wieki, na wieki. Wznoszę głos, wyśpiewam pieśń uwielbienia na wieki, na wieki. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask, gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś.